Witajcie drodzy kochani, chciałbym dzisiaj powiedzieć o czasie. Więc czas to jest zjawisko numeryczne. W tym czasie nasze życie, pojawiamy się w pewnym momencie na tej Ziemi, w pewnych określonych warunkach astrologicznych. Jest odpowiedni numer nadający jakby energię danej osobie w momencie urodzenia. Chodzi o dzień, chodzi o miesiąc, chodzi o rok urodzenia. To jest właśnie czas, który płynie w tym świecie materialnym. Jest to zjawisko czasowe. Wszystko dzieje się w czasie. Zauważcie, drodzy kochani, macie waszą szkołę, studiujecie, macie wasze urodziny w pewnym czasie, w określonym dniu. Wszystko jest jakby gra numerów. Gra numerologiczna tego Matrixa. Jak również, jeżeli macie ślub, również jest w jakimś określonym czasie. Jeżeli umieracie, również jest określony rok, określona data, określony miesiąc, określony dzień. Także z tego można wywnioskować, że to jest po prostu gra numeryczna. Gra numerów w tym świecie materialnym. Jeżeli ktoś opanował wiedzę, dzięki której może wyprzedzić grę numeryczną, czyli wyprzedzić czas, może przejść w stan, w którym po prostu przejdzie do przyszłości. Przejdzie do przyszłości i będzie po prostu znajdował się w przyszłości. Są odpowiednie maszyny do poruszania się w przyszłość. Mówią, że takie maszyny nie znajdują się w Stanach Zjednoczonych, nie znajdują się w Anglii, nie znajdują się w Iraku, ani w Iranie, ale znajdują się w Indiach. Jest to India Południowa, dokładnie. Także te maszyny tam się znajdują. Jeszcze w tej chwili nie są odkryte przez naukowców, ani przez Hindusów, ani przez ludzi, którzy tam po prostu mieszkają, ale te maszyny po prostu istnieją z informacji, które ja posiadam. I chciałbym powiedzieć, że można ewentualnie przemieścić się w przyszłość, ale odpowiednio trzeba mieć spreparowane do tego ciało. Ciało musi być odpowiednio spreparowane w takim systemie, że może przejść przez drzwi dymensjonalne i przejść do innych wymiarów. Pewien pływak doznał urazu mózgu. Jest to prawdopodobnie Amerykanin, z tego co słyszałem. I uruchomiły mu się pewne takie właściwości, że grał na pianinie, że tworzył muzykę, słyszał muzykę w głowie, tworzył. W pewnym momencie zauważył swoim wzrokiem, że ta przestrzeń, która go otacza, jest jakby połączona pewnymi liniami energetycznymi, które są jakby schematami pewnych numerów, pewnych schematów numerycznych. To jest właśnie czasoprzestrzeń, w której się znajdujemy. To my znajdujemy się w pewnej określonej czasoprzestrzeni, która jest określona przez pewne numery, pewien szereg energii, linii energetycznych, które po prostu łączą się z tym kosmosem, łączą się z innymi planetami, łączą się z tą całą galaktyką. Także wszystko jakby czas jest zjawiskiem numerycznym według mnie i po prostu jest to gra numerów. Numerów i liczb. Tak po prostu wygląda życie każdej osoby. Każda jednostka ma swoje mistrzowskie liczby lub ich nie ma. Wszystko jest określone numerami. Jej życie, jej karma, jej całe jakby przeżycia, doznania w tym świecie materialnym. Wszystko jest jakby gra liczb i numerów. Dlatego bądźmy tego świadomi. Wszystko zależy od numerów. Również są robione talizmany przez pewne zaawansowane osoby, gdzie są numery dla danej jednostki, które są sprzyjające i pewne inne numery nie będą nam sprzyjające, a przeciwnie, będą nam działały negatywnie. Dlatego ja polecam też robienie takich talizmanów numerycznych, które są numerami dla danej jednostki, numery, które są pozytywne, które dadzą nam odpowiednią siłę, odpowiednią energię do działania i również są numery, które są negatywne do tych numerów po prostu dla danej osoby, no ja bym powiedział, że nie można raczej używać. Także, żeby się dowiedzieć, jakie numery są nam sprzyjające, jakie numery są nam dla nas negatywne, musimy studiować, musimy zająć się astrologią. Tam wszystko znajdziemy, tam wszystko możemy objąć naszą wiedzą, naszym umysłem i wiedzieć tak naprawdę, w które dni możemy robić jakiś biznes, otworzyć jakiś sklep, w którym roku ewentualnie. Bo nie tylko dzień jest ważny, ale również i rok. Ja na przykład w moim horoskopie ten rok 2018 nie jest zbyt sprzyjającym rokiem. Ale rok 2019 jest rokiem sprzyjającym dla mnie. Ze względów na liczby, ze względu na obliczenia numeryczne, rok 2019 będzie rokiem sprzyjającym dla mnie. Może być ten rok 2018 sprzyjającym rokiem również dla innych osób. W moim przypadku, w mojej astrologii nie jest rokiem sprzyjającym.
Także wszystko jeszcze raz się sprowadza do liczb. Jeszcze wszystko znowu się sprowadza do tego, że wszystko są obliczenia liczbowe, wszystko są numery, wszystko się jakby miesza razem i można z tego wyciągnąć wniosek, że każda osoba jest inną galaktyką, każda osoba ma inne numery, każda osoba ma jakby swoje życie zakodowane już w kosmosie i to życie jakby się odtwarza w określony sposób numerycznie w tym materialnym matrixie, w tym materialnym świecie. To jest koncepcja, do której doszedłem dzisiaj, że po prostu wszystko zależy od liczb, wszystko zależy od numerów. Nasze życie praktycznie jest kontrolowane przez numery już od momentu urodzenia. Pewne osoby mogą mieć Saturna w negatywnej koniugacji i być bardzo kłótliwymi osobami, bardzo negatywnymi osobami. Inne osoby są spokojne całe życie, nikt ich po prostu nie wyrzuci ze stanu równowagi, ponieważ te osoby są zrównoważone ze względu na to, że dominuje w ich horoskopie Słońce, dominuje znak Lwa, dominuje po prostu Słońce w ich horoskopie, ma bardzo dobrą koniugację i także osoby te nie będą na pewno kłótliwe, będą zawsze zrównoważone. A inne osoby całe życie się kłócą, całe życie mają problemy, całe życie mają jakieś nieciekawe akcje, chorują, mają jakieś wypryski na twarzy i tak dalej, i tak dalej. Ze względu na to, że planety odpowiednio działają w ten sposób, że dana osoba po prostu jest cały czas z problemami, cały czas jest chora i tak po prostu już od momentu urodzenia. Drodzy kochani, jeszcze raz Was zapraszam do naszego sklepu internetowego na linku pod YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie pozdrawiam i do widzenia.